Najciekawsi zawodnicy trzeciej ligi. Bartosz Snopczyński, Lechia Tomaszów Mazowiecki. 13 meczów i 13 goli byłego zawodnika Stali Rzeszów czy Termaliki Nieciecza w obecnym sezonie robi wrażenie. Snopczyński wrócił do Lechii, no i błyszczy w trzeciej lidze. Nieudana przygoda z pierwszą ligą, tylko 5 meczów w Niecieczy, później 15 meczów i 2 gole w drugoligowej Stali Rzeszów. Po podkarpackiej przygodzie zdecydował się na znane mu środowisko, a pierwszy sezon był w sumie średni. Zdobył tylko 6 goli dla Lechii. Odpalił w obecnych rozgrywkach i znów pokazuje, że talent do piłki to na pewno ma. 22-latek popisał się hat-trickiem z Bronią Radom i dołożył jeszcze 3 dublety. Przewodzi w klasyfikacji strzelców w grupie pierwszej. Obserwujemy z ciekawością, czy założy finalnie koronę króla strzelców w trzeciej lidze. Kogo jeszcze wyróżnić z trzecioligowych boisk? Napiszcie koniecznie w komentarzu.